Witajcie w naszej niezwykłej podróży przez najważniejszą księgę w dziejach ludzkości. Nazywam się ksiądz Przemysław Krakowczyk, a to jest 175. odcinek naszego codziennego podcastu Biblia w rok. Na początku naszego spotkania pomódlmy się słowami psalmu 110. Wyrocznia Boga dla Pana Mego Siądź po mojej prawicy, aż twych wrogów położę jako podnóżek pod twoje stopy. Twoje potężne berło niech pan rozciągnie z Syjonu. Panuj wśród swych nieprzyjaciół. Przy tobie panowanie w dniu twej potęgi. W blaskach świętości, złona Jutrzenki, jak grosę cię zrodziłem. Pan przysiągł i nie pożałuje. Tyś kapłanem na wieki na wzór Melchizedeka. Pan po Twojej prawicy zetrze na proch królów w dniu swego gniewu. Będzie sądził narody, wzniesie stosy trupów, zetrze głowy jak ziemia szeroka. Po drodze będzie pił ze strumienia, dlatego głowę podniesie. W rozdziałach od ósmego do dziesiątego Księgi Nehemiasza Ezdrasz odczytuje prawo Boże przed zgromadzonym ludem, co prowadzi do głębokiej skruchy i radości z odnowienia przymierza. Lud obchodzi święto namiotów i zobowiązuje się do przestrzegania prawa, w tym do unikania małżeństw z cudzoziemkami, święcenia szabatu oraz wspierania świątyni. Wszyscy podpisują pisemne zobowiązanie do wierności Bogu i Jego przykazaniom, odnawiając swoje oddanie Panu. Gdy nadszedł siódmy miesiąc, a Izraelici mieszkali już w miastach swoich, wtedy zgromadził się cały lud jak jeden mąż na placu przed bramą wodną. I domagali się od pisarza Ezdrasza, by przyniósł księgę prawa mojżeszowego, które pan nadał Izraelowi. Pierwszego dnia siódmego miesiąca kapłan Ezdrasz przyniósł prawo przed zgromadzenie, w którym uczestniczyli przede wszystkim mężczyźni, lecz także kobiety oraz wszyscy inni, którzy byli zdolni słuchać. I czytał z tej księgi zwrócony do placu znajdującego się przed bramą wodną, od rana aż do południa, przed mężczyznami, kobietami i tymi, którzy mogli rozumieć. A uszy całego ludu były zwrócone ku księdze prawa. Pisarz Ezraż stanął na drewnianym podwyższeniu, które zrobiono w tym celu. Przy nim stanęli po prawicy Matityasz, Szema, Anajasz, Uriasz, Hilkiasz i Maasejas, a po lewicy Pedajasz, Miszael, Malkiasz, Haszum, Haszbadana, Zachariasz i Meszullam. Ezdrasz otworzył księgę na oczach całego ludu, znajdował się bowiem wyżej niż cały lud, a gdy ją otworzył, cały lud powstał. I Ezdrasz błogosławił Pana, wielkiego Boga, a cały lud podniósłszy ręce odpowiedział Amen, Amen. Potem oddali pokłon i padli przed Panem na kolana twarzą ku ziemi. A lewici, Jozue, Bani, Szerebiasz, Jamim, Akub, Szabetaj, Chodjasz, Maasejasz, Kelita, Azariasz, Jozabat, Hanan, Pelajasz objaśniali ludowi prawo, podczas gdy lud pozostawał na miejscu. Czytano więc z tej księgi Księgi Prawa Bożego dobitnie, z dodaniem objaśnienia, tak że lud rozumiał czytanie. Wtedy Nechemiasz, to jest namiestnik oraz kapłan pisarz Ezdrasz, jak i Lewici, którzy pouczali lud, rzekli do całego ludu. Ten dzień jest poświęcony Panu, Bogu waszemu. Nie bądźcie smutni i nie płaczcie. Cały lud bowiem płakał, gdy usłyszał te słowa Pana. I rzekł im Nehemiasz: Idźcie. Spożywajcie potrawy świąteczne i pijcie słodkie napoje, poślijcie też porcję temu, który nic gotowego nie ma, albowiem poświęcony jest ten dzień Bogu naszemu. A nie bądźcie przygnębieni, gdyż radość w Panu jest Waszą ostoją. A Lewici uspokajali cały lud, wołając: Uspokójcie się, wszak ten dzień jest święty, nie bądźcie przygnębieni. I cały lud poszedł, by jeść, pić, rozsyłać porcje i wyprawić wielkie obchody radosne, gdyż zrozumieli to, co im ogłoszono. Następnego dnia naczelnicy rodów całego ludu, kapłani i lewici, zebrali się u pisarza Ezdrasza, aby zgłębiać słowa prawa. I w prawie, które pan nadał przez Mojżesza, znaleźli przepis, by Izraelici podczas święta w siódmym miesiącu mieszkali w Szałasach. Gdy to usłyszeli, ogłosili we wszystkich miastach swoich i w Jerozolimie: Idźcie w góry i przynieście gałęzi oliwnych, gałęzi sosnowych, gałęzi mirtowych, gałęzi palmowych i gałęzi innych drzew liściastych, aby zgodnie z przepisem postawić szałasy. I wyszedł lud. Przynieśli to i postawili sobie szałasy. Jedni na swoich dachach, inni na swoich podwórzach. Także i na dziedzińcach Domu Bożego, na placu Bramy Wodnej i na placu Bramy Efraimskiej. Tak więc cała społeczność, to jest ci, którzy wrócili z niewoli, postawiła szałasy. Zamieszkali więc oni w szałasach, choć nie czynili tak Izraelici od dni Jozłego, syna Nuna, aż do owego dnia. I panowała bardzo wielka radość. I czytano z księgi Prawa Bożego dzień w dzień, od dnia pierwszego aż do dnia ostatniego. Przez siedem dni obchodzono święto, a dnia ósmego, zgodnie z przepisem, odbyło się zgromadzenie uroczyste. A w dwudziestym czwartym dniu tego miesiąca zgromadzili się Izraelici skruszeni postem i odziani w wory, z głowami posypanymi ziemią. I odłączyło się potomstwo Izraela od wszystkich cudzoziemców. Wtedy, stojąc, wyznali swoje grzechy i wykroczenia swych ojców. Stali więc na swoim miejscu... A lewici czytali z księgi prawa Pana, Boga swojego, przez ćwierć dnia, a przez drugą ćwierć wyznawali swe grzechy, klęcząc przed Panem, Bogiem swoim. A na podwyższeniu lewitów stanęli Jozue, Binnuj, Kadmiel, Szebaniarz, Bunni, Szerebiarz, Bani, Kenani i głośno wołali do Pana, Boga swego. I lewici, Jozue, Kadmiel, Bani, Haszabnejasz, szerebiasz, Chodjasz, Szebaniasz, Petachjasz, rzekli Wstańcie, błogosławcie Pana, Boga naszego, od wieku do wieku. Niech ludzie błogosławią wspaniałe imię Twoje, wyższe ponad wszelkie błogosławieństwo i chwałę. Ty, Panie, jesteś jedyny. Ty uczyniłeś niebiosa, niebiosa niebios i całe ich wojsko. Ziemie i wszystko co na niej, morza i wszystko co w nich. Ty ożywiasz to wszystko, a Wojsko Niebios oddaje Ci pokłon. Ty, Panie, jesteś tym Bogiem, który wybrał Abrama, wyprowadziłeś go z Urchaldejczyków i nadałeś mu imię Abraham. A gdy uznałeś, że serce jego jest Tobie wierne, zawarłeś z nim przymierze. Że ziemie Kananejczyka, Chityty, Amoryty, Peryzyty, Jebusyty i Girgaszyty dasz jego potomstwu. I słowa twego dotrzymałeś, albowiem jesteś wierny. Widziałeś nędzę ojców naszych w Egipcie, a wołanie ich słyszałeś nad Morzem Czerwonym. I dokonałeś cudów i znaków przeciwko faraonowi, przeciwko wszystkim sługom jego i przeciwko całej ludności jego kraju, bo spostrzegłeś, że do nich zuchwale się odnosili. Tak zgotowałeś sobie imię sławne do dziś. I morze rozdzieliłeś przed nimi, a oni przeszli przez środek morza suchą nogą. Prześladowców ich wrzuciłeś w głębiny, jak kamień w wody wzburzone. Słupem obłoku prowadziłeś ich we dnie, a słupem ognia w nocy, aby oświetlić im drogę, którą iść mieli. Potem na górę synaj stąpiłeś i rozmawiałeś z nimi z nieba. I dałeś im przepisy słuszne, wskazówki niezawodne, prawa dobre i przykazania. I twój święty Szabat im oznajmiłeś, i przez sługę twego Mojżesza nadałeś im przykazania, przepisy i prawo. I chleb z nieba im dałeś, gdy byli głodni, a wodę ze skały im wyprowadziłeś, gdy odczuwali pragnienie. I rozkazałeś im, by poszli posiąść ziemię, którą im dać obiecałeś pod przysięgą. Lecz oni, ojcowie nasi, postępowali zuchwale, byli krnąbrni i nie słuchali Twoich przykazań. I uchylali się od posłuszeństwa i nie pamiętali o cudach, które dla nich uczyniłeś. Byli twardego karku i uwzięli się, by wrócić do niewoli swej zbuntowani. Lecz Ty jesteś Bogiem przebaczenia. Jesteś łagodny i litościwy, nieskory do gniewu i bogaty w łaskę. Ty nie opuściłeś ich. Nawet gdy uczynili sobie cielca odlanego z metalu i powiedzieli To jest Twój Bóg, który Cię wyprowadził z Egiptu, i gdy popełnili wielkie bluźnierstwa, Ty w wielkim miłosierdziu Twoim nie opuściłeś ich na pustyni. Słup obłoku nie odstępował od nich we dnie, aby ich prowadzić drogą. Słup ognia nie odstępował w nocy, aby oświetlać im drogę, którą iść mieli. I dałeś im swego ducha dobrego, aby ich pouczał. I manny twej od ust im nie odjąłeś, i dałeś im wodę, gdy byli spragnieni. Przez czterdzieści lat zaopatrywałeś ich na pustyni, tak że nie odczuwali braku. Szaty ich się nie zniszczyły, a nogi ich nie spuchły. Dałeś im królestwa i ludy, i przydzieliłeś je im jako ziemię kresowe. I oni posiedli ziemię Sichona, i ziemię króla Heszbonu i ziemię Oga, króla baszanu. I synów ich rozmnożyłeś jak gwiazdy na niebie i zaprowadziłeś ich do ziemi, w której posiadanie wejść mieli, jak przyrzekłeś ich Ojcom. I wkroczyli Synowie i posiedli te ziemię. A Ty upokorzyłeś przed nimi Kananejczyków, mieszkańców tej ziemi. W ręce tamtych wydałeś ich oraz ich królów, i narody tej ziemi, aby postąpili z nimi według własnej woli i zajęli miasta obwarowane oraz ziemię żyzną. Posiedli domy pełne wszelkiego dobra cysterny wykute, winnice, ogrody oliwne i drzewa owocowe w obfitości. I jedli, nasycili się i utyli. I rozkoszowali się dzięki Twojej wielkiej dobroci. Potem byli oporni i zbuntowali się przeciw Tobie i wzgardzili Twoim prawem. Zabili proroków Twoich, którzy ich przestrzegali, aby ich nawrócić do Ciebie. A ciężko cię obrażali. Wtedy wydałeś ich w ręce ich wrogów, żeby ich dręczyli. W czasie swego udręczenia wołali do Ciebie, a Ty z niebios wysłuchałeś, i według wielkiego miłosierdzia twego dałeś im wybawicieli, a ci ich wybawili z rąk wrogów. Ale gdy zaznawali spokoju, znowu postępowali źle wobec ciebie. Wtedy pozostawiłeś ich pod władzą nieprzyjaciół, aby panowali nad nimi. I znowu wzywali ciebie, a ty z niebios wysłuchiwałeś ich i ocalałeś zgodnie z twym miłosierdziem wielokrotnie. I przestrzegałeś ich, by ich nawrócić do twojego prawa. Lecz oni byli zuchwali i nie słuchali przykazań Twoich, i przeciw zarządzeniom Twoim zgrzeszyli, przeciw tym, przez których wypełnienie człowiek zachowuje życie. Krnombrnie odwrócili się plecami, byli twardego karku i nie słuchali. Okazywałeś im cierpliwość przez wiele lat i przestrzegałeś ich przez ducha Twego za pośrednictwem Twoich proroków, lecz nie usłuchali. Wtedy wydałeś ich pod władzę obcych narodów, ale w wielkim miłosierdziu Twoim nie wytępiłeś ich i nie opuściłeś, albowiem Ty jesteś Bogiem łaskawym i miłosiernym. I teraz, Boże nasz, Boże wielki, potężny, straszliwy, który zachowujesz przymierze i łaskę, nie lekceważ tej całej udręki, jaka spotkała nas, królów naszych i książąt, naszych kapłanów, proroków i przodków i lud Twój cały, od dni królów Aszura aż po dziś dzień. Lecz ty jesteś sprawiedliwy we wszystkim, co na nas przyszło. Ty bowiem postąpiłeś słusznie, my natomiast zawiniliśmy. Bo Królowie nasi i książęta, kapłani nasi i przodkowie, oni nie zachowali Twojego prawa i nie zważali na przykazania i napomnienia, których im udzieliłeś. Oni bowiem, dopóki żyli w królestwie swoim, dzięki Twej wielkiej dobroci, którą im okazałeś. Na ziemi tej przestronnej i urodzajnej, którą im pozostawiłeś, nie służyli Tobie i nie odwrócili się od swoich złych uczynków. Oto jesteśmy dziś niewolnikami, na ziemi, którą dałeś przodkom naszym, aby mieli pożytek z owocu jej i bogactwa. Oto jesteśmy niewolnikami na niej. Plon swój obficie wydaje ona dla królów, których postawiłeś nad nami za nasze grzechy. Oni władają naszymi ciałami i bydłem naszym według swego upodobania, a my jesteśmy w wielkim ucisku. Wobec tego wszystkiego my zawieramy i spisujemy umowę, a na tym pieczętowanym dokumencie są podpisani nasi książęta, lewici i kapłani. Mianowicie, na kartach tego opieczętowanego dokumentu są imiona: namiestnik Nechemiasz, syn Hakaliasza, oraz Sedeciasz, Serajasz, Azariasz, Jeremiasz, Paschur, Amariasz, Malkiasz, Chattusz, Szekaniasz, Malluk, Harim, Meremot, Obadiasz, Daniel, Gineton, Baruch, Meshullam, Abiasz, Mijamin, Maazjasz, Bilgaj, Szemajasz. Są to kapłani. I lewici. Jozue, syn Azaniasza, Binnu, jeden z synów Henadada, Kadmiel i bracia ich. Szebaniasz, Chodiasz, Kelita, pelajasz, hanan, mika, rechop, Haszabiasz, zakur, szerebiasz, Szebaniasz, chodiasz, bani, beninu. I wodzowie ludu parosz, pahat moab, elam, zattu, bani, bunni, Azgat, Bebaj, Adoniasz, Bigwaj, Adin, Ater, Ezechiasz, Azur, Chodiasz, Hashum, Besaj, Harif, Anatot, Nebaj, Makpiasz, Meshullam, Hezir, Meshezabel, Sadok, Jaddua, Pelatiasz, Hanan, Anajasz, Ozeasz, Hananiasz, Haszub, Halohesz, Pilcha, Szobek, Rechum, Hashabna, Maasejasz, Achias, Hanan, Anan. Maluk Harim Baana. I reszta ludu, kapłanów, lewitów, odźwierni, śpiewacy, niewolnicy świątynni oraz wszyscy, którzy przeszli od ludów z obcych krajów do prawa Bożego, ich żony, synowie i córki, każdy, kto był zdolny zrozumieć, całkowicie przyłączają się do swych braci, swych dostojników. Zobowiązując się pod przysięgą, że postępować będą według prawa Bożego nadanego przez Mojżesza, Sługę Bożego, to jest, że zachowywać będą i wypełniać wszystkie przykazania Pana Boga naszego, Jego zarządzenia i ustawy mianowicie, że córek naszych nie damy ludom z tej ziemi, ani córek ich nie weźmiemy za żony dla synów naszych. A co do ludów z tej ziemi, przynoszących towary i wszelkiego rodzaju zboże do sprzedania w Dzień Szabatu, to nie przyjmiemy tego od nich w Szabat ani w Dzień Święty. Również w roku szabatowym zrzekniemy się korzyści i żądania zwrotu od wszelkiego dłużnika. Niniejszym podejmujemy też zobowiązania, że rocznie dawać będziemy jedną trzecią sykla na potrzeby kultu w domu Boga naszego. Na chleb pokładny, na ustawiczną ofiarę pokarmową, na ustawiczne całopalenie, na szabaty, na dni nowiu, święta, na uczty święte i na ofiary przebłagalne, by uzyskać pojednanie dla Izraela słowem, na wszelką posługę w domu Boga naszego. Losowaniem rozstrzygnęliśmy kapłani, lewici i lud sprawę dostarczenia opału, Należy go rokrocznie w określonych terminach odstawiać do Domu Boga naszego według kolejności rodzin, aby zgodnie z przepisem prawa utrzymywać ogień na ołtarzu Pana, Boga naszego. Chcemy też rokrocznie przynosić do Domu Pańskiego pierwociny ziemi naszej i pierwociny każdego owocu drzew wszelkiego rodzaju oraz zgodnie z przepisem prawa to, co pierworodne z synów naszych i z bydła naszego. Pierworodne naszego większego i drobnego bydła obiecujemy odstawić do domu Boga naszego dla kapłanów pełniących służbę w świątyni Boga naszego. Następnie wyborowe nasze ciasta, czyli świadczenia nasze, i wyborowe owoce wszelkiego rodzaju drzew, moszcz i oliwę przyniesiemy kapłanom do składów domu Boga naszego, a dziesięcinę z ziemi naszej Lewitom. Są to ci Lewici, którzy pobierają dziesięcinę we wszystkich miastach wyznających naszą wiarę. I kapłan, potomek Aarona, będzie z Lewitami, gdy oni będą pobierać dziesięcinę. A Lewici odniosą dziesięcinę z dziesięciny do składów skarbca Domu Boga naszego, albowiem do tych składów przyniosą Izraelici i Lewici świadczenia w zbożu, moszczu i oliwie. Tam są też sprzęty świątyni oraz pełniący służbę kapłani, jak też odźwierni i śpiewacy. Tak więc nie zaniedbamy domu Boga naszego. W rozdziale dziewiątym drugiego listu do Koryntian Święty Paweł kontynuuje temat zbiórki na rzecz ubogich w Jerozolimie, zachęcając Koryntian do hojności i przygotowania darów z wyprzedzeniem. Aby ich ofiara była gotowa i chętnie ofiarowana. Podkreśla, że kto skąpo sieje, skąpo też rządź będzie, a kto hojnie sieje, hojnie też rządź będzie. Zachęcając wiernych do dawania z radością, a nie z przymusu, gdyż Bóg miłuje ochotnego dawcę. Paweł zapewnia, że Bóg wynagrodzi ich hojność, dostarczając wszystkiego, co potrzebne. Aby mogli obfitować w dobre uczynki, a ich darowizna przyniesie chwałę Bogu i wdzięczność od obdarowanych. O posłudze zaś, którą się pełni dla świętych, nie potrzebuję wam pisać. Znam bowiem waszą gorliwość, dzięki której chlubię się wami wśród Macedończyków. Achaja gotowa jest już od zeszłego roku. I tak wasza gorliwość pobudziła wielu do współzawodnictwa. Posłałem zaś braci, aby pod tym względem nie była daremna nasza chluba z was, abyście, jak to już powiedziałem, byli gotowi. Gdyby bowiem przybyli ze mną Macedończycy i gdyby stwierdzili, żeście nie przygotowani, zawstydzilibyśmy się my, nie chcę już mówić, że i wy, z powodu takiego stanu rzeczy. Uważałem przeto za konieczne prosić braci, aby przybyli wcześniej do was i przygotowali już przedtem obiecaną przez was darowiznę, która oby się okazała hojnością, a nie sknerstwem. Tak bowiem jest. Kto skąpo sieje, ten i skąpo zbiera. Kto zaś hojnie sieje, ten hojnie też zbierać będzie. Każdy niech przeto postąpi tak, jak mu nakazuje jego własne serce, nie żałując, i nie czując się przymuszonym, albowiem radosnego dawcę miłuje Bóg. A Bóg może zlać na was całą obfitość łaski, tak byście mając wszystkiego i zawsze pod dostatkiem, bogaci byli we wszystkie dobre uczynki, według tego, co jest napisane. Rozproszył, dał ubogim, sprawiedliwość jego trwa na wieki. Ten zaś, który daje siewcy ziarno do zasiewu i chleb do jedzenia, dostarczy również Wam ziarna i rozmnoży je, i zwiększy plon Waszej sprawiedliwości. Wzbogaceni we wszystko, będziecie pełni wszelkiej prostoty, która składa przez nas dziękczynienie Bogu. Posługiwanie bowiem tej sprawie społecznej, nie tylko uzupełnia to, na co nie stać świętych, lecz obfituje w liczne dzięki składane Bogu. Ci, którzy oddają się tej posłudze, wielbią Boga za to, żeście posłuszni w wyznawaniu Ewangelii Chrystusa. A w prostocie stanowicie jedno z nimi i ze wszystkimi. A w swych modlitwach za Was okazują Wam miłość z powodu przebogatej w Was łaski Boga. Dzięki Bogu za Jego dar niewypowiedziany. Dziękuję za uwagę i zapraszam na jutrzejszy odcinek podcastu Biblia w rok. Do usłyszenia.